Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Pewnie po tytule myślicie sobie, ryż i ziemniaki razem w piekarniku, no jak to może smakować? A uwierzcie mi, że smakuje bardzo, bardzo smacznie. A jak to Wam będzie smakowało, to napiszecie mi w komentarzu. Ja tę potrawę znam już bardzo, bardzo długo, od samego dzieciństwa. Dzisiaj właśnie chciałbym Wam ją zaprezentować. Zapraszam na film i zaczynamy. Na początek może pokażę, co będziemy potrzebować, bo tutaj naprawdę nie potrzebujemy dużo składników. Ryżu mam tutaj 200 ml. Groszek ja użyję konserwowy, ale możecie tak samo użyć groszek mrożony. Groszku mam tutaj około 250 gramów. Masła będziemy trochę potrzebować, nie ważyłem, ale myślę, że około 50 gramów. Sera mam tutaj 100 gramów. Ziemniaków około pół kilograma i kilka suszonych pomidorków. I to jest wszystko, co będziemy potrzebować. A od czego zaczniemy? W pierwszej kolejności zaczniemy od przygotowania sobie ryżu. Ryż musimy sobie ugotować. Ja tutaj do wody wsypałem już jedną łyżeczkę soli, teraz wsypuję drugą, ale moje łyżeczki są naprawdę bardzo malutkie, czyli można powiedzieć, że wsypałem jedną normalną, małą łyżeczkę. Teraz wodę wstawiam na gaz. Woda niech się zagotuje. Jak woda się zagotuje, ryż ugotujemy na sypko. Woda wstawiona. Teraz zajmiemy się ziemniakami. Ziemniaków, tak jak mówiłem wcześniej, około 500 gram. Ziemniaki teraz sobie obierzemy. Ziemniaki mam już obrane. Jeszcze sobie tutaj przetrę deseczkę i zaczynamy kroić sobie ziemniaczki. Ziemniaki ja sobie teraz zważyłem po samym obraniu. Ja mam teraz ich dokładnie 500 gram, więc myślę, że przed obraniem około 600 gramów. I ziemniaki jak będziemy kroić? Ziemniaki musimy pokroić sobie w paseczki, takie nie za duże, czyli można powiedzieć w taką przysłowiową słomkę. Już Wam tutaj pokazuję, proszę bardzo, na takie malutkie paseczki kroimy sobie ziemniaki. No i ziemniaczki pokrojone, można powiedzieć, że takie mini frytki nam tutaj wyszły. I w tym samym czasie zagotowała się woda. A skoro woda się zagotowała, wsypujemy ryż. Przemieszam go tutaj i teraz gaz sobie zmniejszę. Będę go gotował, to już w zależności od tego, co pisze na Waszym opakowaniu. U mnie będzie to około 15 minutek, a my teraz szybko wracamy do ziemniaków. Jak widzicie, ziemniaki mam już w garku. Co teraz zrobię? Wleję tutaj trochę wody, ale tej wody nie musimy tutaj wlewać za dużo. Proszę bardzo, te ziemniaki nawet nie są zalane do samego końca i to w zupełności wystarczy. Wsypię też tutaj do ziemniaków trochę soli, ale tutaj dam tylko, można powiedzieć, pół łyżeczki. I teraz stawiamy ziemniaki i ziemniaki też musimy ugotować. Tylko pamiętajcie, żebyście nie rozgotowali ziemniaków. Musimy je tylko ugotować, żeby były delikatnie miękkie, ale żeby się nie rozgotowały. Ziemniaki się gotują, ryż się gotuje. Teraz w międzyczasie odcedzę groszek i pokroimy sobie pomidorki. Pomidorki suszone, ja mam tutaj, proszę zobaczyć, około 6 takich, można powiedzieć, płatów. I teraz te płaty pokroimy. Już Wam pokazuję, jak. Pomidorki kroimy w paseczki. Jeżeli oczywiście jest taka możliwość. No u mnie niektóre się rozlatują, ale w zupełności to nie przeszkadza. Zaraz zobaczymy z kolejnym. Pomidorki pokrojone, nie wiem, czy Wam powiedziałem na początku, te pomidorki oczywiście są suszone, ale w oliwie. Ja już je sobie na początku odsączyłem z tej oliwy. Co teraz? No teraz mamy tutaj jeszcze 100 gram żółtego sera i ten ser zetrzemy sobie na tych właśnie oczkach. Ser żółty starty, groszek już też odsączony, pomidorki czekają, no teraz pozostało tylko poczekać za ryżem i za ziemniakami. Pamiętajcie, żeby ich ziemniaków nie rozgotować. No i ziemniaki ugotowane, proszę bardzo, nie rozleciały się. Ryż też już mam na durszlaku. Co teraz zrobimy? Teraz możemy już sobie odpalić piekarnik, ustawić sobie go na 180 stopni. A my teraz tak, przesypiemy tutaj ryż, dodamy ziemniaki, ser żółty. Sera żółtego dużo nie dodajemy. Troszeczkę mniej niż połowę. Tak, żebyśmy jeszcze mieli do posypania na górę. Wsypujemy groszek.
I musimy teraz to wszystko dobrze wymieszać. Oczywiście nie zapominajmy o pomidorkach. No i proszę bardzo, mamy wymieszane. Teraz bierzemy naczynie, w którym będziemy to sobie podpiekać. Bierzemy troszeczkę masła i tym masłem rozsmarujmy całe naczynie, boki i spód. A co zrobimy z resztą masła? Resztę masła zaraz rzucimy sobie do garneczka i je rozpuścimy. Proszę bardzo, tak to właśnie mniej więcej powinno wyglądać. A resztę masła rozpuszczamy w garku. Masło się rozpuszcza, a teraz przerzucamy wszystko tutaj, to co wymieszaliśmy, do naczynia. Proszę zobaczyć, ser już zaczyna się ciągnąć od temperatury. No i proszę bardzo, ryż, ziemniaki, pomidorki, groszek, wszystko tu już mamy dodane. Co teraz robimy? No teraz polejemy to masłem, które właśnie rozpuściliśmy. Polewamy mniej więcej po całości, tak żeby równo to wszędzie nam się dostało. Zastanawiacie się, jak to będzie smakować? Ziemniaki i ryż razem? Uwierzcie mi, bardzo, bardzo smaczne. Inaczej bym wam tutaj tego nie prezentował. I teraz na samą górę posypujemy resztką sera, którą tutaj mamy. I jak będziemy długo to piekli? Pieczemy tylko to do momentu, aż ładnie nam się ser roztopi i się zarumieni. Ale będzie pyszna zapiekanka. Voilà. No to lecimy z nią do piekarnika. No i zapiekanka gotowa. Za chwilę będę ją konsumował. A jak smakuje, to wy mi napiszecie, jak ją zrobicie, jak wam smakowała. Bo ja dobrze wiem, jak to smakuje. Bardzo smaczne. Tu jeszcze wam z boku pokażę, jak ona pięknie wygląda. I uwierzcie mi, smakuje jeszcze lepiej, niż wygląda. Piekłem ją dokładnie 15 minut, proszę zobaczyć. Ser roztopiony, delikatnie się zarumienił. W zupełności te 15 minut w 180 stopniach wystarczy. No mam nadzieję, że film się podoba. Zostawcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie oczywiście o dzwoneczku, który powiadomi was o moich kolejnych filmach. A teraz zapraszam już na mój kolejny odcinek. Życzę wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!